Cześć, witamy w kolejnym odcinku Easy Polish. Jak widzicie, w końcu udało nam się wyjechać z Katowic i dzisiaj nagrywamy dla Was z Szczebrzeszyna, gdzie jak wszyscy wiedzą, w Trzcinie brzmi najsłynniejszy na świecie chrząszcz. Niewiele osób wie jednak o tym, że co roku odbywa się tutaj też Festiwal Języka Polskiego. Dlatego specjalnie przyjechałyśmy tutaj po to, żeby na tym wydarzeniu porozmawiać z ludźmi o tym, czy Polacy lubią język polski. Zobaczymy, co ciekawego dzisiaj od nich usłyszymy. Dzisiaj mamy takie pytanie, czy Polacy lubią język polski? O, to ciężkie pytanie. No to wręcz filozoficzne, bo co to znaczy lubić? Ja myślę, że nie wszyscy lubią. A dlaczego tak sądzę? Przede wszystkim dlatego, że widzę dużo błędów językowych, ortograficznych, więc to chyba wynika właśnie z tego, że nie lubią języka, że go nie chcą, odrzucają. Polacy nie mogą nie lubić języka, bo to by znaczyło, że nie kochają swojej ojczyzny. Ponieważ jednym z elementów naszej tożsamości, oprócz historii, krajobrazu, rzek, miast, jest język. I to jest nasza ojczyzna. Ludzie modlą się po polsku, myślą po polsku, mówią kocham. Właśnie tak mówią lubię cię, nie lubię. Śnią po polsku. Więc pytanie, czy kochają polszczyznę, jest odpowiedź jest oczywista. Rzecz tylko w tym, jakich słów dobierzemy, by o tym opowiedzieć. Możemy odpowiedzieć tak, oczywiście. A możemy to pogłębić i powiedzieć, że bez polszczyzny nie ma życia. Ja myślę, że lubią i to widać w tym, jak bawią się językiem polskim i właśnie wykorzystują tą cechę, dużą elastyczność. Myślę i słowotwórczą, i gramatyczną języka polskiego i celowo właśnie popełniają błędy, bawiąc się tym. Ja się zajmuję na co dzień poezją, zajmuję się literaturą, piszę w języku polskim swoje teksty i bardzo ten język lubię ze względu na możliwości, jakie on daje. Przede wszystkim jeśli chodzi o jego strukturę i jego rytm. A jakby panie zdefiniowały to, czy się lubi język, czy się go nie lubi? Jeżeli się go szanuje, jeżeli się dba o jego rozwój, dba się o dobór słownictwa. Nie robi się błędów. Myślę że tak, natomiast niestety coraz węższa grupa osób tym językiem polskim posługuje się w sposób prawidłowy, kulturalny, dbając o jego formę. Coraz częściej na ulicy słyszę wulgaryzmy, co niestety no, razi jakoś takie moje przynajmniej estetyczne odczucie. No też myślę, że tutaj też ważne jest, jeżeli chodzi w ogóle o lubienie języka i to stosunek do języka, że coraz częściej ten nasz język się bardzo wulgaryzuje dosłownie. No, o tym jeszcze nie powiedziałam. Tak. Tak naprawdę to wkrada się taka patologia nawet w ten język, bo on się staje bardzo prosty, czasami prostacki. A z czego to wynika, że coraz mniej ludzi o niego mówi? Nie wiem, może w ogóle z tego, że czasy coraz bardziej drapieżne, że jakoś tak mamy taką potrzebę okazywania sobie właśnie złych emocji, które przeżywamy, uzewnętrzniania ich, że jest to, wiele osób postrzega prawdopodobnie język wulgarny jako język siły, jako język przemocy, jako język kształtujący postawę przewagi nad słuchaczem i jakby w ten sposób określa się już pewne ramy rozmowy. Tak? Ja będę przemawiał z pozycji siły, jeżeli ktokolwiek będzie to kwestionował, to biada mu. A jak pani zdaniem można dbać o język, pielęgnować go? No po pierwsze dawać przykład swoim otoczeniu, mówić poprawnie, mówić wyraźnie, dobierać słownictwo. Przede wszystkim powinniśmy dbać o język, przede wszystkim powinniśmy pielęgnować język. To jest to narzędzie, za pomocą którego świat staje się dla nas zrozumiały. W związku z czym powinniśmy o nie dbać tak, jak dbamy o przyrządy, którymi posługujemy się na co dzień. Tak jak dbamy dba się o język? O swoje stroje na przykład, o swoje mieszkanie, o swoje ulice, jak dbamy o swoje miasta, o swoją przestrzeń. Powinniśmy dbać o ten język, po pierwsze, często komunikując się z innymi, słuchając tego, jak oni mówią, sprawdzając, w jaki sposób inni wokół nas to robią, a po drugie, po prostu, czytając dobre książki, dobrą poezję, dobrą prozę.
i sprawdzając, w jaki sposób pisarki i pisarze posługują się językiem polskim. Jest tylko jeden sposób. Ćwiczyć. Mówić. Można ćwiczyć. Już mówię. Można ćwiczyć pod jednym warunkiem, że mówi się tylko wtedy, kiedy ma się coś do powiedzenia. To warunek pierwszy. Warunek drugi. Najpierw myśleć, potem mówić. Czasami, moim zdaniem najczęściej, wystarczy to pierwsze. I cierpimy na nadmiar słów wypowiadanych bez przemyślenia. To jest tak, że ludzie najpierw mówią i potem dowiadują się, co myślą. Język ma to do siebie, że bardzo często, kiedy oddajemy mu pole, kiedy wsłuchujemy się w jego rytm, on pozwala nam zobaczyć coś, czego nie widzieliśmy wcześniej, usłyszeć coś, czego nie słyszeliśmy nigdy, albo nie wyobrażaliśmy sobie, że nawet coś takiego się w naszym języku znajduje. Czasem wyprowadza nas w pole. Próbujemy coś powiedzieć, chcemy powiedzieć wyrazić jakąś myśl. Okazuje się, że to, co powiedzieliśmy, to, co zapisaliśmy, znaczy coś innego dla tych, którzy nas słuchają, albo dla tych, którzy nas czytają. Ja zwłaszcza młodym ludziom, z którymi mam często do czynienia, mówię, że ćwiczcie. Głośne czytanie. Pan Tadeusz, obowiązek. Dziady, obowiązek. Popioły, na pamięć. Uczyć się dużo na pamięć trzeba rzeczy. No, trzeba znać co najmniej 5-10 wierszy. Do powiedzenia nie dziewczynie czy chłopakowi, tylko przyjaciołom. Bo w polskiej poezji jest zawarta największa mądrość świata. Ja nawet, proszę pani, uważam, że Pan Bóg mówił po polsku. Bardzo dziękujemy wam za uwagę. To już wszystko, co udało nam się nagrać dla was w Szczebrzeszynie. Ale to jeszcze nie koniec naszej wyprawy. Skoro już ruszyłyśmy się z Katowic, to postanowiłyśmy jak najlepiej wykorzystać tę okazję. Za chwilę wskakujemy w samochód i jedziemy na Akademię Filmową do Zwierzyńca, a już jutro będziemy w Zamościu. Te dwa odcinki zobaczycie na naszym kanale w kolejnych tygodniach. Serdecznie was zapraszamy. A jeżeli chcielibyście, żebyśmy częściej podróżowały po Polsce i pokazywały wam różne jej strony, to możecie też wesprzeć nasz projekt finansowo. Tam na dole w opisie tego wideo znajduje się link do naszego patrona. Możecie tam zajrzeć i poprzez tę platformę nas wesprzeć. Bardzo dziękujemy osobom, które już to robią. To właśnie dzięki nim tutaj dzisiaj jesteśmy. Mam nadzieję, że widzimy się też w kolejnych odcinkach Easy Polish. Do zobaczenia!